Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii o Miriam, o jej imionach z Litanii Loretańskiej. Kochani, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli kolejnym, oczywiście, wezwaniem, które jest po Rodzicielce Bożej, które brzmi Święta Panno nad Pannami. Może wam się przyznać, że kiedy sobie myślałem i modliłem się jakby tym imieniem, to zobaczyłem zupełnie nową rzeczywistość, której nigdy nie widziałem w tym imieniu. O tym wam oczywiście trochę zaraz opowiem. Moi drodzy, święta panna nad pannami. Można by sobie pomyśleć, że jest to dosyć taki wyniosły tytuł Najświętszej Marii Panny, no bo panna nad wszystkimi pannami. Nie będę się w tym momencie zagłębiał w samo słowo panna, do tego za chwilkę dojdziemy, ale samo to, że ona jest nad wszystkimi pannami. Ale oczywiście, jak się łatwo domyślić, ten taki pozorny... Yy, nie wiem, taka pozorna wyższość, takie pozorne myślenie, że ona przewyższa wszystkich innych ludzi, jest zupełnie błędne. To, to nie o to chodzi. To jakby nie w tym kierunku warto iść w myśleniu o tym imieniu. Na pewno znacie taką księgę w Piśmie Świętym, która się nazywa Pieśń nad Pieśniami. I też już może wiecie z innych moich konferencji, że jest to pewnego rodzaju hebrajski sposób wyrażania się. Język hebrajski nie zna stopniowania przymiotników i nie potrafi powiedzieć, że coś jest lepsze od drugiego w takim sensie, że jest piękne, piękniejsze, najpiękniejsze. Tylko żeby coś podnieść do stopnia wyższego w przymiotniku, używa powtórzonego słowa. I pieśń nad pieśniami, dosłownie po hebrajsku, brzmi pieśń, pieśni. Czyli to jest bardzo wyjątkowa pieśń spośród wszystkich pieśni. Co oczywiście trochę oznacza, że jest to pieśń ponad wszystkimi pieśniami. Ale chodzi o to, że w tym wyrażeniu jest oddane to, że w niej to bycie panną, to bycie kimś niezwykłym jest bardzo, bardzo wyjątkowe, bardzo takie nadzwyczajne. Więc panna nad pannami nie oznacza wyniosłości, tylko oznacza, że ta panna jest w niej bardzo, ale to bardzo wyjątkowa. Koni co to znaczy, że ona jest najbardziej wyjątkową panną. Samo słowo panna oznacza oczywiście kobietę niezamężną, kobietę, która nie jest jeszcze poślubiona żadnemu mężczyźnie, nie jest mu oddana, nie jest jego własnością, jakby jest sama swoją własnością i może się komuś oddać. I właśnie to jakby chce wyrazić ten tytuł, że Maryja ma takie dwie cechy, których myślę też możemy poszukać trochę w sobie. Mianowicie po pierwsze, Maryja jako panna należy sama do siebie. Yy, I to jest, myślę, bardzo ważne pytanie do nas, jeżeli chcemy się od Maryi uczyć pewnego rodzaju człowieczeństwa, tego, jakby kim być jako ludzie. Maria... Posiadała siebie. Maria nie oddała się żadnej rządzy, żadnym rzeczom, które były mocniejsze od niej. Nie oddała się w panowanie czemukolwiek jakby, z tego świata. Ani człowiekowi, ani żadnym siłom, ani żadnym duchom, ani żadnym rzeczywistościom, jakby na jakimkolwiek poziomie. Była we władaniu sama siebie. Sama siebie miała jakby jako swoją własność. Panie, pierwsze pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali w związku z tym, to jest takie pytanie, czy tak z nami jest. Czy możemy się od tej panny nauczyć takiej wolności? Bo tak naprawdę to posiadanie siebie jest pewną wolnością, czyli nie pozwalam, żeby żadne rzeczy miały na mnie wpływ, żeby żadne rzeczy mnie zagarniały, żeby żadne rzeczy, szczególnie oczywiście złe, jakoś brały mnie w posiadanie. Ale w tym panno nad pannami, chodzi oczywiście też o to, w tym byciu panną, że ona mając siebie, ofiarowała siebie komuś. I chodzi o to, że ona jako dziewica, która nigdy jakby nie oddała się żadnemu mężczyźnie, była całkowicie poświęcona Bogu, była całkowicie oddana Bogu. I w tej nazwie panna chodzi o to, że ona była swoją własnością, w sensie miała siebie we władaniu, i mając siebie całkowicie, bo nikomu się nigdzie nie rozdała, całkowicie oddała się Panu Bogu. Ale tu uwaga, to jest taki właśnie szczegół, który mnie bardzo zaskoczył, a który jest, myślę, strasznie ważny w myśleniu o niej. Otóż czasem mnie troszeczkę tak irytowały, albo wręcz tak jeżyły, takie sposoby mówienia o niej, że ona, no właśnie, miała Boga ponad wszystko i w związku z tym żadnemu człowiekowi nic nie dała. Ja rozumiem, o co w tym chodzi, ale brzmi to dla mnie bardzo niefajnie. Brzmi to w taki sposób, jakby Pan Bóg i ludzie byli jakimiś konkurentami, jakby oddanie się tylko Bogu. Kasowało oddawanie się ludziom, jakby, no właśnie, skoro oddała się Bogu, to nie mogła się oddać Józefowi. Otóż nie, moi drodzy. Tu chodzi o coś dużo, dużo piękniejszego. Pan Bóg nie jest konkurentem. Pan Bóg nie jest takim zazdrośnikiem, który mówi, chcecie tylko dla siebie i nikomu, jakby z nikim się nie podzielę tobą. Otóż nie. Zauważcie, że Maryja. Jest jedną z takich osób, takich ludzi w historii świata, która jest najbardziej rozdana w ogóle wszystkim ludziom. Tylko chyba Pan Jezus oczywiście był znacznie bardziej rozdany, bo on to w ogóle jest samym rozdawaniem. Zobaczcie, na czym polegało to jej rozdanie. Mimo, że była tylko jemu poświęcona, że była jakby jego własnością, była panną należącą tylko do Pana Boga, to zobaczcie, Pan Jezus uczynił z niej matkę wszystkich ludzi. Głęboko wierzymy, że w tej scenie na krzyżu, kiedy on ją oddaje Janowi, to ten Jan jest reprezentantem każdego ucznia Pana Jezusa, każdego człowieka na ziemi, każdego, kto szuka matki. I on ją rozdał wszystkim ludziom. Zauważcie, każdy z nas mówi o niej: ci, którzy ją kochamy, ci, którzy staramy się z nią być, to mówimy o niej, że ona jest naszą mamą. Ja bardzo lubię, jak chodzimy na pielgrzymki, jak się o tym mówi, pytają, gdzie idziecie, idziemy do mamy i ogromna większość z nas traktuje ją jako własną mamę. I zobaczcie, ta, która była poświęcona tylko Panu Bogu, stała się własnością w ogóle wszystkich ludzi. Stała się oddana, jakby powierzona wszystkim ludziom. Ona się rozdała w niesamowity sposób. I dla mnie, kochani, to jest tajemnica tego imienia Panno nad Pannami, że oddanie się Bogu, bliskość z Bogiem, prawdziwa jedność z Bogiem nie oznacza, Zapomnienia o ludziach nie oznacza, że właśnie ludzie schodzą na drugi plan. Ja to często słyszę, jak mówię ludziom, właśnie małżonkom, albo takim ludziom, którzy nie mają jeszcze małżeństwa, że słuchajcie, musicie szukać bliskości Boga, musicie w Bogu się w pełni oddać. Oni ja mówią, ale to jak to? Jak się oddam w pełni Bogu, no to jak potem to, co to, to znaczy, że nie potrzebuję męża? Że skoro Pan Bóg ma być wypełnieniem wszystkich moich tęsknot, wszystkich moich pragnień, ma być w ogóle esencją, istotą mojego życia, to znaczy, że już nie potrzebuję żadnego człowieka, to nie mogę się żadnemu człowiekowi w miłości oddać. Otóż nie, właśnie to oddanie się Bogu natychmiast się uruchamia do tego, że oddajesz się też innym ludziom. Mało tego. To jest w ogóle oznaka prawdziwej miłości. Jeżeli kogoś kochasz, to też pozwolisz na to, żeby wszyscy z niego zaczerpnęli. Zauważcie. Pan Bóg tak umiłował tę kobietę. Była dla niego tak wyjątkowa, tak jedyna. Ja to w ogóle, kochani, nagrywam w uroczystość w na Najświętszej Marii Panny. Wy to oczywiście oglądacie parę dni później. Ale nagrywam to w ten dzień, kiedy wspominamy to, że on ją wziął, że tak ją ukochał, że ją wziął do siebie I jednocześnie to, że ją wziął do siebie, to nie schował jej tylko dla siebie, nie zamknął jej tylko dla siebie, tylko rozdał ją wszystkim. Rozdał ją wszystkim ludziom, którzy szukają mamy, wszystkim ludziom, którzy potrzebują opieki. I kochani, to jest właśnie jakby. Taka, taka esencja, jedna z esencji prawdziwej miłości, że jeżeli kogoś naprawdę kocham, czyli kocham go nie miłością zaborczą, nie miłością zazdrosną, nie miłością jakąś taką, no właśnie taką egoistyczną, taką zamykającą, to ja się potrafię nim dzielić z całym światem. Jeżeli jesteś w takiej miłości, gdzie tego, kogo kochasz, chowasz przed całym światem, nie chcesz, żeby ktokolwiek z nim budował relacje, nie chcesz, żeby on miał żadnych przyjaźni, nie chcesz, żeby on był blisko z kimkolwiek, bo się boisz, bo chcesz go tylko dla siebie, nie kochasz go prawdziwie. Prawdziwa miłość nie boi się rozdać tego, kogo kocha innym. I konie na tym polega tajemnica jej imienia, panna nad panami. Cała Bogu poświęcona, a jednocześnie absolutnie rozdana wszystkim ludziom. Czyli taka wyłączność, która tak naprawdę jest rozdawaniem się wszystkim. I, kochani, to jest, to jest zdrowe bycie z Bogiem. To jest bycie z Bogiem, które jest prawdziwe. Czyli nie ekskluzywne takie, że tylko Pan Bóg i nikogo innego, już w ogóle nie chcę, żadnego człowieka nie widzę, o nikogo nie dbam, nikt mnie nie interesuje. Tylko jeżeli naprawdę jesteś z Bogiem, to dzielisz się z każdym człowiekiem. I to jest tajemnica imienia. Panna nad Panami. Dla mnie niezwykłe odkrycie. Bo zawsze myślałem, że chodzi po prostu o to, że ona jest po prostu dziewicą poświęconą Panu Bogu, taką bardzo wyjątkową. A tu chodzi o to, że to poświęcenie Panu Bogu jest rozdaniem się absolutnie każdemu człowiekowi. Dla mnie mega rzecz. Pomyślcie o tym, czy tak jest z nami. Czy mamy siebie we władaniu? Czy potrafimy, mając siebie, oddać się Panu Bogu, a w ten sposób, czy oddajemy się całemu światu i też tych, których kochamy, czy potrafimy rozdawać całemu światu? Tyle tajemnic. W takim jednym prostym imieniu, panna nad pannami. Taka jest Miriam. Taka niesamowita. Taka niezwykła. Hm, super jak dla mnie. To tyle. <muzyka> Moi drodzy, w tym odcinku kolejnym o Miriam. To tyle. Widzimy się oczywiście, mam nadzieję, za tydzień, w sobotę z kolejnym imieniem Najświętszej Marii Panny. Fajnie tego tak nie rozważać i bardzo się cieszę, że tak się spotykamy również razem z nią. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam Błogosławie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z Bogiem PA!